Odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. Oby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. Witam was bardzo serdecznie tymi dwoma fragmentami. Pierwszym zaczerpniętym z księgi Daniela z drugiego rozdziału, werset 47 i drugim wersetem zaczerpniętym z listu apostoła Pawła do Filipian z drugiego rozdziału, werset 10. Są one jednocześnie hasłami dzisiejszego dnia 22 sierpnia. Spójrzmy na Jezusa, wiszącego na krzyżu jako na tego, który aż tak nas umiłował, że stał się człowiekiem i oddał za nas swoje życie. Zanim Jezus został wywyższony tak, iż na imię Jego zgina się wszelkie kolano, to musiał doświadczyć poniżenia i opuszczenia. Chrystus ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi. Stał się człowiekiem i dzięki temu możemy znaleźć w nim wsparcie naszej słabości. Pozostając dalej Bogiem, dał nam siłę do tego, byśmy mogli dążyć do doskonałości. Uniżenie Jezusa nie skończyło się na tym, że stał się człowiekiem, ale ono poszło jeszcze dalej, aż po posłuszeństwo Ojcu we wszystkim do samego końca. Choć oznaczało to śmierć i to hańbiącą śmierć na krzyżu. Jezus umiłował nie tylko Ojca, ale umiłował i człowieka. To oznaczało, że był gotów na ostateczną ofiarę, oddanie życia na krzyżu. Dlatego nasze patrzenie na krzyż powinno nam przede wszystkim przypominać o Bożej miłości, a dopiero potem pokazywać cierpienie, które z tej miłości się zrodziło. Wszystko w naszym życiu może nabrać zupełnie innego wymiaru, gdy patrzymy na tak wielką miłość, jaka bije z krzyża. To na krzyżu dokonało się wywyższenie Jezusa. Wielkość dzieła Chrystusa wynika właśnie z poniżenia, które było konsekwencją bezwzględnego posłuszeństwa wobec Boga. I od dnia śmierci Jezusa rozpoczęło się Jego wywyższenie. A naszą odpowiedzią na miłość, która doprowadziła aż do śmierci, może być wyznanie, jakiego dokonał król Nebukadnezar, kiedy wyznał: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. Może nie wiedział wtedy jeszcze wszystkiego na temat Boga, ale uświadomił sobie, że ten Bóg naprawdę jest Bogiem bogów i Panem królów. Przed kimś tak potężnym kolana same zginają się, by oddać chwałę. Uklęknijmy zatem przed Jezusem i w takiej postawie uniżenia poprośmy Go o to, byśmy spoglądając na Niego, na Jego krzyż, mogli umacniać się coraz bardziej w przekonaniu o Jego ogromnej miłości do każdego z nas, miłości aż do końca. A to doprowadzi w konsekwencji do tego, że te miejsca, które teraz są puste, które możemy zauważyć za krzyżem i wokół Niego, będą zapełnione. Że Chrystus nie będzie sam, bo On też nie chce być sam. On chce być częścią naszego życia. Chce być tym, który nas prowadzi, który dodaje sił. Tak byśmy mogli razem z Nim dostąpić wywyższenia i znaleźć miejsce u Jego boku przy Bożym tronie.